Teraz rewers, czyli nieoficjalny przegląd wydarzeń tygodnia. Zaczynamy od pytania, oczywiście związanego z atmosferą świąt. Czy chrześcijanin może być politykiem, czy wiara i jej nakazy są do pogodzenia z brutalnymi regułami polityki? Pytamy o to filozofa doktora Dariusza Karłowicza. Pytanie czy chrześcijanin może być politykiem, ma prostą odpowiedź. Może, oczywiście. Nauczanie Kościoła jest w tej sprawie jednoznaczne. Może, można by nawet powiedzieć, powinien. Ale w tym pytaniu, w logice tego pytania ukryte jest założenie poważniejsze. Pytanie o konflikt. Czy nie zachodzi jakiś konflikt między chrześcijaństwem a polityką? Ten konflikt jest dość oczywisty wtedy, kiedy mówimy o społeczeństwach autorytarnych. Przeżyliśmy to niedawno, nie trzeba tej sprawy omawiać. Pamiętać trzeba, że konflikt pojawia się również w innych sytuacjach. Co więcej, że jest to konflikt, który często bywa zamazywany, ignorowany bądź pomijany przez ludzi z różnych powodów. A to z małości charakteru, a to z naiwności, a to ze złej woli. Chodzi o taki konflikt, który może pojawić się nawet w demokracji. Chodzi o to, by pamiętać, że chrześcijanin nie może być politykiem w każdym ugrupowaniu, nie może reprezentować każdego programu, bo nie wszystkie cele są w zgodzie z chrześcijańskim celem, nawet wtedy, jeśli są zgodne z prawem. Do świąt jeszcze wrócimy. Teraz polityka, w której ostatnimi dniami dzieje się całkiem sporo. Pamiętają Państwo sejmowe przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, w którym użył mnóstwa trudnych słów, takich jak restauracja czy petryfikacja? Donald Tusk wyraźnie pozazdrościł. Pan prezydent, wtedy kiedy premierem był pan Jarosław Kaczyński, przyzwyczaił się jakby do innego typu korelacji. Korelacja to pojęcie matematyczne oznaczające wzajemne powiązanie, współwystępowanie jakichś zjawisk lub obiektów. To prawda, Kaczyńscy w Polsce współwystępują. Ale premier nie ma szans w tej konkurencji. Oto przykład. Gdy Ludwik Dorn przesiadł się do ostatniego rzędu na sejmowej sali, nasz reporter zapytał o to posła Karola Karskiego. Się nastąpiła pewna zmiana w ławach poselskich. Nie wiem, czy pan zauważył. W ławach Prawa i Sprawiedliwości. A nie widziałem. Jeden poseł przesiadł się z pierwszego miejsca na ostatnie. No to teoria krążenia elit Pareto. Nie rozumiem. No czyli po prostu ludzie zamieniają się miejscami, ale pozostają w obrębie tej samej sali. Zajrzeliśmy do źródła, do książki Pareto. Tam nie ma nic ani o zamianie miejsc na sejmowej sali, ani o Ludwiku Dornie. Pewnie czegoś nie rozumiemy. Jak państwo słyszeli, poseł Karski nie bardzo zauważył, że Ludwik Dorn nie siedzi już w pierwszym rzędzie. Nie tylko on. Wybór należy do osoby oraz możliwości. No, to jest jakaś tam... Nie ma żadnego znaczenia. Ja nawet nie zauważyłam, że dzisiaj nieobecności Ludwika Dorna w pierwszym rzędzie. Ja nie sądzę, żeby człowiek się zmieniał w zależności od tego, w którym miejscu siedzi. Posłance Szczypińskiej wcale się nie dziwimy. Zazwyczaj patrzy w inną stronę. Poza tym umiejętność niezauważania pewnych rzeczy jest w polityce bardzo cenna. Bez tego ani rusz, nie tylko w PiSie. A sam Ludwik Dorn przenosi komentować nie chciał. Panie pośle, czy można jedno pytanie? Nie. No ale przynajmniej były marszałek nie zignorował całkowicie naszego reportera. Nie to też wypowiedź. Zresztą słyszeliśmy z kręgów godnych zaufania, że Dorn trzeźwieje, czyli przestaje się fąfać na Jarosława Kaczyńskiego. Możliwe więc, że wróci do pierwszych rzędów. Widziałem, że pan dzisiaj na chwilę usiadł na miejscu Ludwika Dorna i to kilka razy. Znaczy te miejsca z przodu sali są miejscami, które no, służą do przysiadania się przez osoby, które za chwilę będą zabierały głos, jeśli są tylko wolne. No więc nie ma problemu, poseł Karski, gdy będzie trzeba, ustąpi. O sprawę zamiany miejsc nasz reporter pytał też Jacka Kurskiego. Dzisiaj była pewna zmiana w ławach poselskich pani z Prawa i Sprawiedliwości. Co się stało? Nie zauważyłem. Jeden poseł się przesiadł z pierwszego rzędu do ostatniego. Jest taka tendencja, że właśnie prestiżowe miejsca to są teraz wysoko. A czyli ostatni będą pierwsimi, tak? Nie pierwsimi, tylko pierwszymi. Przepraszam, że jestem taki złośliwy. Niech pan zgadnie, kto dzwoni. Rymanowski, Morozowski. Co jest dopiero? Proszę powiedzieć ode mnie. Redaktor Lipko pozdrawia. To co, rano w TVN-ie i wieczorem w TVN-ie? A, już pana rozrywają. Czy TVN nie może żyć bez Jacka Kurskiego? Też wiedział, co zauważyć, a co nie. Poseł Kurski, jak zawsze, rezolutny, no może odrobinę w sobie zadufany. Ale nie zawsze tak jest, bo jak słyszeliśmy, na komitetach politycznych PiS prezes potrafi udzielić posłowi Kurskiemu tak zwanego OPR. Wtedy ten uroczy uśmiech i ta dzika pewność siebie gdzieś znikają. W PiSie wciąż czas rozstań. Z klubu wystąpił kolejny poseł Jarosław Sellin.
Myślę, że każdy z obserwatorów polskiego życia politycznego doskonale wie, że ten krok, który ja dzisiaj wykonałem, a kilka dni temu niektórzy moi koledzy, to jest krok bardzo ryzykowny. Rozumiemy, że odchodzi, ale żeby do obozu ojca Rydzyka i ciągnie ze sobą Jana Rokitę. Nie jest też moim zdaniem zdrową sytuacja, w której partia pretendująca do bycia czołową partią polskiej prawicy nie potrafi zaproponować żadnej realnej formy współpracy tak wybitnemu politykowi, jakim jest Jan Rokita. Media przegapiły tę dość dziwną wzmiankę o pośle z Krakowa, przecież to wyraźny sygnał, co i z kim się szykuje. Chyba naprawdę chcą zrobić z prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza prezydenta Polski. A jak na odejście kolejnego posła zareagowały władze PiS? Osoby, które przez ostatnie dwa lata poważnie skorzystały na Prawie i Sprawiedliwości, pełniły najwyższe funkcje rządowe, miały do dyspozycji aparat rządowy do tego, żeby pracować. Dzisiaj, kiedy jako posłowie powinni indywidualnie popracować, to chce im się jako niezależnym posłom odpoczywać. Mówił Krzysztof Tchórzewski. Panie pośle, niech pan nie przesadza. Jarosław Sellin był wiceministrem kultury i co niby tam tak bardzo harowali razem z Kazimierzem Ujazdowskim. Tere, fere, kuku. Tydzień przyniósł też awanturę w sprawie komisji, która ma zbadać samobójczą śmierć Barbary Blidy. O tym mówić nie będziemy, bo uważamy, że i tak zbyt dużo harców wokół tej tragedii. Ale fragment wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego nas zastanowił. Przepraszam bardzo. Przepraszam najmocniej, panie przewodniczący. Panie marszałku. Panie przewodniczący. A ja wiem, że wy się mnie boicie, wiem. Panie przewodniczący. Po pierwsze, skąd Bronisław Komorowski wziął tego przewodniczącego? Coś mu się pomyliło. A po drugie, nie mamy pewności, do kogo mówił Jarosław Kaczyński. Wy się mnie boicie. Do posłów koalicji czy do swoich, tych z PiSu? Teraz Platforma, konkretnie Iwona Śledzińska-Katarasińska, szefowa Komisji Kultury i Środków Przekazu. Jak się okazało, pani poseł jest pracownikiem koncernu Agora. Co prawda na urlopie bezpłatnym, ale zawsze konflikt interesów. Skoro pani poseł nie widzi tutaj konfliktu interesu, to znaczy, że w swoim sumieniu jest pewna uczciwości swoich zarówno intencji, jak i działań. I ja tę wiarę w uczciwość pani poseł Katarasińskiej podzielam. Ładne, prawda? Mówił Jarosław Gowin. Widać od razu, że ten zacny skądinąd polityk Platformy to także prawdziwy intelektualista. Żeby tak zakręcić, trzeba przeczytać dużo książek. Ale niewykluczone, że cała sprawa to burza w szklance wody. Oczywiście często merytorycznie z panią poseł Śledzińską i Katarasińską. Z panią poseł Śledzińską i Katarasińską, przepraszam. To Jerzy Wenderlich z Lit może, więc chodzi o dwie osoby. Posłanka Śledzińska pisze ustawę o mediach dotyczącą Agory, a Katarasińska pracuje w Agorze. Nawet jeżeli nie, to poseł Jerzy Wenderlich uspokaja. Ja nie widzę konfliktu interesów, bo to tak jak się często mówi, czy ktoś, kto związany był z jakąś partią, może po zrzeczeniu się członkostwa pełnić już od chwili złożenia legitymacji apolityczną funkcję. No przecież wszyscy wiemy, jakie zadania wykonujemy, od kiedy do kiedy. Tak, proszę państwa, postkomuniści wiedzą, co mówią, bo u nich kiedyś nie było tak, że każdy robił, co chce. Partia posłała do mediów, to się robiło za dziennikarza, do polityki, za polityka, do biznesu, za biznesmena. Coś z tego etosu ocalało, całkiem duże coś. Całą sprawę z satysfakcją obserwuje posłanka PiS Elżbieta Kruk. To ją Śledzińska-Katarasińska niedawno straszyła Strażą Marszałkowską. To jest stanowisko bardzo znaczące w procesie legislacyjnym, a ta komisja zajmuje się na przykład uregulowaniami dotyczącymi rynku mediów elektronicznych. Agora natomiast jest koncernem, który działa na tym rynku. My słyszeliśmy, że niektórzy mówią o Agorze, że to nie koncern, ale urząd z Czerski. Ale to przecież jakaś kompletna bzdura. Urzędy mają tendencję do sprawowania władzy, do regulowania życia, do piętnowania, a często i bezwzględnego niszczenia wszystkich niepokornych. A przecież żadna gazeta nie może tego robić, prawda?